Witamy w belgijskich Ardenów, przepięknego terenu na pograniczu Belgii i Luksemburga. Znany region z walk podczas II i I wojny światowej. Ale my tu przyjechaliśmy nie tylko poznawać historię tego regionu, ale przede wszystkim skupić się na walce w dyscyplinie bikejoring i canicross na Mistrzostwach Europy Europejskiej Federacji Canicrossu. Belgowie goszczą nas w pięknej miejscowości Frater, gdzie możemy naszych zawodników podziwiać właśnie w kategoriach związanych z psimi zaprzęgami, czyli bikejoring, zawodnik ścigający się na rowerze z psem, jak i również dyscyplina canicross, czyli biegacz, taki klasyczny biegacz przełajowy. Możemy być zadowoleni bardzo z sukcesów. Na tą chwilę do Polski przyjedzie wielu zawodników z wieloma medalami. Polacy są w tej chwili czołową drużyną, jeżeli chodzi o zmagania i poziom sportowy, jak i również poziom wyszkolenia psów właśnie w bikejoringu i w canicrossie. Rok przygotowań, intensywnego treningu zawodnika i intensywnego treningu psa. No liczyłem, że pojadę w granicach 12 minut, pojechałem 11:26. Znokautowałem brata, brat jest drugi, tak? Minutę za mną. Po przejeździe 200 metrów mniej więcej na pierwszym zakręcie spadł mi łańcuch. Jutro będę to oczywiście trzymał i nadrabiał do brata, tak żeby około 20-30 sekund być za bratem, tak mniej więcej mamy zawsze na treningach. Nazywam się Beata Pawłowska, przyjechałam tu bronić tytułu Mistrza Europy, ponieważ w zeszłym roku na Węgrzech wygrałam właśnie zawody ECF-u. Czyli nie uda mi się obronić tytułu, ale jestem bardzo zadowolona z mojego przejazdu. Nazywam się Kajetan Jasiczak, jestem z polskiego teamu. Startowałem z moją suczką 3-letnią Speedy. W juniorach zdobyłem pierwsze miejsce. W zeszłym roku startowałem na Mistrzostwach Europy ECF jako senior, udało mi się zdobyć drugie miejsce. 3 lata startuję z Zoją w bikejoringu, 13 lat startuję w zawodach kolarskich. Na te zawody przyjechałem, żeby dowiedzieć się, że moja wspaniała suczka ma urojoną ciążę. Na co dzień jestem kolarzem szosowym. Pewnego razu zauważyłem, jak się trenuje z psami. Zainspirowało mnie to i chciałem też jechać. Od psów się zaczęło. Pierw był samojed, później zawody. Bikejoring to fajna taka odmiana po sezonie MTB. Skończyłam na drugim miejscu, mam 20 sekund do pierwszej. Podobnie u koleżanki, wszystko zaczęło się od psów. Kolarstwo, psie zaprzęgi, bikejoring. No i tak się zgadzam, że mam się z całej Europy. Doszedłem ze Słowenii, wskoczył przed mojego brata na drugie miejsce i ma dzisiaj rekord, dzisiaj był najszybszy na trasie. Ale moja minutowa przewaga wczoraj pozwoliła otrzymać spokojnie pierwsze miejsce. Jest brąz, nie utrzymałem drugiego, no ale to jest kwestia, to z psem to jest nigdy nie wiadomo. Może za rok będzie lepiej, jak technikę jeszcze poćwiczę. Nie można się tak coś słowy wracać. Jest jak pod górkę wciągnął, to czas lepszy. Tętka, koniec! Zobaczmy do domu! Dobrze było! Myślę, że poprawiłem swoje miejsce. Gdzieś powyżej, dwie pozycje. Ta trasa akurat odpowiada mi i Rudiemu, bo jestem z gór, biegam po górach. No i wszystko było super. Tak, jesteśmy trzeci i kluczy byli lepsi.
O, ciężko. Strasznie gorąco. Trasa trudna technicznie. Cały czas podbiegi i zbiegi. Kamienie. Ciężko, ciężko, naprawdę. Ciężko bardzo, ale podoba mi się. Ja poproszę nie, bo ja taka nieuczesana dzisiaj. Ale wszystko jest, bo ja mi skoczył za tę barierkę, nie? I ten Francuz, bo ja go wyprzedziłem, nie? Skoczył mi tą barierkę i ten Francuz się we mnie wpakował, nie? Cały. Ja normalnie przewróciłam tą barierkę na dole, spadłam razem ale z barierką. Ale w którym miejscu było? Tam zaraz na starcie, co jest bieg w dół i potem ten ostry zakręt. I na tej barierce się przewróciłam. Razem z psem. Co można powiedzieć podsumowując? Myślę, że w Canicrossie starty udały się, bo junior nasz Nikolas Imiałczyk zdobył pierwsze miejsce i w doskonałym czasie. Nasza niezwyciężona i niepokonana Izabela Zatorska też pierwsze miejsce zdobyła. Wiemy, że ECF za rok będzie u nas w Polsce, na Górze Świętej Anny, więc my tam pokażemy Polacy, co nas stać i że my jesteśmy potęgą, więc na pewno tak będzie.